Nie, słuchajcie, i teraz tak. Ekipy wypływają rano. Chłopaki dopływają rozklejnotaną łodzią, narażając faktycznie życie, bo łódź niesterowna. Pierwszy rzut ryba. I słuchajcie, najlepsze jest to, że były ekipy, które futrowały tą wodę przez cały dzień i były za nimi. To jest mistrzostwo świata. Także pierwsze brawa, mam nadzieję, że na wodzie wpływają w wodę. I to, co jest najważniejsze, to miejsce po pierwszym dniu, bo już cała Polska wtedy wie, że jesteście, cała Polska wie, że tam gdzieś wytrawska Polska, która oczywiście śledziła to wszystko w internecie. Wszyscy trzymają do was kciuki, wpływacie. Które miejsce po pierwszym dniu? To się tak troszeczkę wahało na trzecie, na czwarte, bo to już tam krótko, my to już znamy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchajcie, okazuje się, że drużyna z Polski, która pojechała tam, żeby się bawić, po pierwszym dniu zajmuje trzecią lokatę, czyli chłopaki są po pierwszym dniu na pudle. Tak to wszyscy tam się dowiadują, to jest w ogóle, że Polska ma takich spektarzy. Co to się w ogóle tam działo, to ja się domyślam, że od razu wszystkie oczy gdzieś tam na to były skierowane. No i oczywiście pierwsza moja rozmowa z Robertem, taka, która została tam w internecie opublikowana, może się znaleźć tak urodzą, po pierwszym dniu zawodu, trzeba było obserwować, co się dzieje. I słuchajcie, włączone mapy już pije sobą, patrzymy, gdzie chłopaki, a chłopaki stoją w porcie. Tak? Polska drużyna stoi w porcie. I wszyscy mówią, no, ale co jest grane? Ale to niemożliwe, na pewno biegnęli, coś się zepsuło, tam czy pies nie działa, a to muszą być na wodzie. Słuchajcie, okazuje się, że ekipa jest w porcie. Przez pierwszą godzinę totalny chaos. Ktoś mówi, że łódź nie działa, ktoś mówi, że coś tam silnik uprawnie, słyszałem też. Masa po prostu najróżniejszych teorii. W końcu Kamil chyba znowu się dogania do was i wiemy. I co się stało? Co się stało? No, Polska tam chyba. Jakaś szybka nam po prostu... Nie wiem. Chyba to dzisiaj. Mistyczna historia. To jest bardzo ciekawa sprawa. Bo pan giną, patrzą na urze oleju. Na urze oleju wrócę. Hydraulika stwierdziła, że nie 15 minut, potem twardnieje 3 godziny. Więc to to zrobimy. Zakręciliśmy na tę przerwę. Półtorej godziny będzie bezpiecznie. Nie możemy czekać 3 godziny. Tak, godzinę się skończy. Nie możemy czekać 3 godziny. Więc pierwsza próba leci. Znowu w samochód dojechaliśmy do tego miasteczka. Kupiliśmy wszystko, co się dało kupić. Epoch syrpy, kropel. Wszyscy gdzie miejsce, wszyscy są na wodzie, wszyscy łowią, a my tylko czekamy. Wypłyną, nie wypłyną, wypłyną, nie wypłyną. Wypłyną. No i to jest słuchajcie najlepsze, bo naśmiejskie było to, a cały czas próbowaliśmy na wszystkim trakcie. I już praktycznie się spodziewaliśmy, że nie wypłyną. Nie wypłynienie, bo ja tam po prostu się zabiję. To jest tak, że przy tych masach silnika, jeżeli coś tam nie wypłyną, to myśmy tu była drzewa, tak? I to były krótko kropki. Pisie na to. Nie całe pogoda godzina. Nie całe. I teraz tak. Ekipy wypływają rano. Chłopaki dopływają rozklejnotaną łodzią, narażając faktycznie życie, bo łódź niesterowna. Pierwszy rzut ryba. I słuchajcie, najlepsze jest to, że były ekipy, które futrowały tą wodę przez cały dzień i były za nimi. To jest mistrzostwo świata. Także pierwsze brawa, mam nadzieję, że... Gratulacje, chłopaki. No właśnie, ile tych było i jak wróciliście, co było dalej z tą łodzią, nie? Że było dwie, tak? Sandaliusz Szupak. Przyznam się, że to były takie emocje, że nawet dzisiaj nie jestem w stanie podać w lubiarów. To były takie emocje.